W tym filmie chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się przykładom różnych wykresów statystycznych, danym przedstawionym graficznie na różne sposoby. I chciałbym, żebyśmy zastanowili się, który rodzaj wykresu jest najlepszy, który rodzaj wykresu może nam najlepiej pomóc w odpowiadaniu na różne rodzaje pytań. Pierwszy przykład jest taki. Pewien statystyk zapisał czas trwania pierwszych 14 filmów studia kadr. I na podstawie tych danych narysował trzy wykresy. Kropkowy, każda kropka to jeden film, histogram i wykres pudełkowy. Który wykres może być wykorzystany do wyznaczenia mediany? No to spójrzmy na te wykresy. Tu widzimy wykres kropkowy, każdemu z filmów odpowiada jedna kropka. Jeden z filmów trwa 81 minut, jeden z filmów trwa 92 minuty, jeden 93. Ten film trwa 95 minut. Tu są dwa filmy, które trwają 96 minut, każdy, i tak dalej, aż do najdłuższego filmu. Myślę, że można wykorzystać ten wykres do wyznaczenia mediany, ponieważ można stworzyć szereg uporządkowany. Można zapisać w kolejności od najmniejszej do największej wszystkie dane i znaleźć środek takiego szeregu, liczbę środkową. Zapisalibyśmy 81. Potem 92, potem 93, 95, potem dwa razy zapisalibyśmy 96, 98, 100 i tak dalej. Porządkujemy dane i znajdujemy wartość środkową. Liczbę, która leży w środku takiego szeregu. Albo obliczamy średnią z dwóch liczb środkowych. Zdecydowanie możemy zaznaczyć, że wykres kropkowy nadaje się do wyznaczenia mediany. Następny wykres to histogram żeby wyznaczyć medianę, musimy mieć uporządkowane dane. Na podstawie histogramu nie potrafimy takiej uporządkowanej listy naszych danych stworzyć. Wiemy, że czas trwania jednego z filmów to coś pomiędzy 80 i 85 minut, ale nie wiemy dokładnie, ile ten czas wynosi. Czas trwania tego jednego filmu to może być 81 minut, ale może być 84 minuty. Z histogramu nie da się odczytać tej informacji, nie da się utworzyć szeregu z konkretnymi danymi, więc nie da się znaleźć wartości środkowej, mediany. Histogram się do tego nie nadaje histogramu w odpowiedziach nie zaznaczamy. Następny wykres to wykres pudełkowy. Na podstawie wykresu pudełkowego nie jesteśmy w stanie rozpisać całego szeregu z wszystkimi wartościami. Ale wykres pudełkowy wyraźnie wskazuje nam, jaka jest wartość mediany. Ta pionowa linia wewnątrz pudełka to wartość mediany. Pokazuje nam ona, że mediana to 99, tu jest 100, tu jest 95, ta kreska to 99. Najłatwiej medianę odczytać właśnie z wykresu pudełkowego. To najlepsze źródło informacji o medianie, czyli zaznaczamy wykres pudełkowy. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Manfred jest właścicielem salonu samochodów używanych. Spisał dane z liczników wszystkich samochodów i na tej podstawie narysował histogram i wykres pudełkowy. Obydwa wykresy przedstawiają te same dane. Z którego wykresu można odczytać, ile samochodów przejechało więcej niż 200 tys. km. Spójrzmy na histogram. Ile samochodów przejechało więcej niż 200 tys. km? Wygląda na to, że są trzy samochody których przebieg wynosi pomiędzy 200 a 250 tysięcy km, i mamy dwa auta z przebiegiem pomiędzy 250 i 300 tysięcy km. Czyli mamy 5 samochodów: Trzy z przebiegiem pomiędzy 200 i 250, i dwa z przebiegiem pomiędzy 250 i 300 tysięcy km. Czyli na podstawie histogramu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie: 5 aut ma przebieg większy niż 200 tysięcy km. Zaznaczamy w odpowiedziach, że histogram się nadaje. Upewnijmy się jeszcze, że wykres pudełkowy się nie nadaje. Ile samochodów przejechało więcej niż 200 tysięcy km? Z tego wykresu widać, że samochody z przebiegiem większym niż 200 tysięcy km znajdują się w czwartym kwartylu, ale nie wiemy, ile jest tych samochodów. Liczby danych w poszczególnych kwartylach wykres pudełkowy nie pokazuje. Pokazuje tylko granice pomiędzy kwartelami, czyli na podstawie wykresu pudełkowego na to pytanie nie da się odpowiedzieć. Teraz drugie pytanie. Z którego wykresu można odczytać, że mediana to przejechane 140 tysięcy km. Żeby obliczyć medianę, musimy mieć szereg danych i w szeregu musimy znaleźć wartość środkową. Na podstawie histogramu nie da się spisać wszystkich danych. I poukładać ich w szeregu. Wiemy z histogramu, że są trzy wartości z przedziału od 0 do 50 tysięcy kilometrów, ale nie znamy dokładnie ich wartości. Może to być na przykład 10 tysięcy, 10 tysięcy i 10 tysięcy, ale może to być 10, 15 i 40 tysięcy. Po prostu nie znamy dokładnie tych wartości. Wiemy tylko, że są one gdzieś w tym przedziale. Zatem nie możemy ich wypisać ani uporządkować, ani znaleźć wśród nich liczby środkowej. Wartość środkowa znajduje się gdzieś tutaj, ale nie wiemy w którym dokładnie miejscu. Spowodowane jest to wrzucaniem poszczególnych danych do przedziałów. Znamy tylko wartości graniczne przedziałów, w których znajdują się nasze dane czyli histogram się nie nadaje. Nie pomoże nam w odpowiedzi na to pytanie. Ale na wykresie pudełkowym wyraźnie jest pokazane, że mediana to 140 tysięcy km. Widać to dokładnie i wprost. Ta linia wewnątrz pudełka pokazuje nam wartość mediany. Widać, że mediana to ta kreska 140 tysięcy km. Tu jest 100, tutaj 150. Każda kreska to 10 tysięcy, czyli tu jest 140 tysięcy kilometrów. Czyli zaznaczamy, że z wykresu pudełkowego da się odczytać te informacje. Da się odczytać medianę.